z nami Wasyl Halicz po sparingach z Michałem Leśniakiem. Powiedz mi tak, często jeździsz po różnych gymach i trenujesz? No na razie tak byłem u siebie cały czas w gymu, w Shark Top Teamie, bo tam w sumie wszystkie warunki, wszystko było, no a teraz tak trochę wyjeżdżam. Ale co, szukasz po prostu nowych stylów, tak? Nie, no tak się wyjeżdżam posparować, bo teraz tam pozamykane wszystko, nie ma gdzie trenować, a przez koronawirus. A z kim w Łodzi trenujesz? Z Łukaszem Zaborowskim, Shark Top Team. Ale masz tam z kim posparować? Tak, no dużo tam chłopaków, zawodowcy, to jest tam z kim sparować. No, przyznam, nie będę udawał, że jestem takim znawcą, że kojarzyłem cię wcześniej, ale zobaczyłem cię na tej gromdzie po raz pierwszy w półfinale i mówię tak, no chyba najciekawszy chłopak, chociaż zabrakło tego, znaczy Tyson też był fajny, fajnie się ruszał, podobało mi się jak ten Tyson szeroko na nogach stał, ale bardzo mi się spodobałeś, zabrakło tych chyba kilogramów. Tak, dziękuję bardzo. Tak, kilogramów w pierwszej gromdzie zabrakło. Ale później ten, jak już wychodziłem na następną gromdę, to już tak ten przyszykowaliśmy się, ten duże siłowni, dieta, ta jedzenia. No i ten, i te kilogramy wyjechali. Te kilogramy chyba lepiej się robi do góry niż na dół, prawda? Przyjemniej przynajmniej. Tak, przyjemniej o wiele. Dobrze, ale ty nie jesteś facetem znikąd, bo rozmawiałem przed chwilą z tobą, to jest tak. Mistrz Ukrainy juniorów, no wiemy, mistrz Polski juniorów to już jest jakieś osiągnięcie, a mistrz Ukrainy, wiemy jaki tam jest poziom, więc ty nie jesteś facetem z pierwszej łapanki. Mhm. No tak, boksowałem dużo na Ukrainie, stoczyłem dużo walk. 200 walk z tego co mówisz, tak? No do 200 walk, tak to, bo już tak nie liczyłem na koniec. No i ten, w kickboxingu też się boksowałem, mistrzem Ukrainy w kickboxingu jestem, także ten. Zawodową walkę też stoczyłem tam w Ukrainie, w kickboxingu to wygrałem. No i później tutaj walczyłem zawodowo w kickboxingu, w K1. No to tak, powróćmy do tej gromdy, tej twojej pierwszej gromdy turniejowej. Znaczy w sumie druga też była turniejowa. Przegrałeś to w półfinale, tam cię zapał, no tam była duża dysproporcja. Ile ty wtedy ważyłeś? Wtedy ważyłem 83 kg. Teraz jest 95, także różnica jest, ale tam w sumie w tym półfinale, dopóki nie zapał cię pod brudkiem, to też sobie fajnie radziłeś, tam w sumie niewiele zabrakło. On już tak w pewnym momencie, jakbym powiedział panikował, to bym ci się za bardzo słodził, ale w pewnym momencie wydawało mi się, że go tam przy linach zapałeś. No tak, ale to też takie doświadczenie, no jest się waga, jak ktoś na przykład jest mniejsza waga, a ktoś jest większa i doświadczenie, to on no, tym doświadczeniem się korzysta, to. I on mi właśnie tak też złapał, może tak, też wchodziłem tam do niego, a tak się nie trafiałem tak mocno, no i on mi skontrolował. Czyli co, rozumiem, że ta twoja waga, to nie chodziło ci bardziej nawet o przepychanki, tylko czułeś, że nie ma tej siły jeszcze, tak? No tak, to. Siła czasu w ogóle taka inna była, ta, i że tam blisko też jak wchodzisz, to czujesz tą wagę. Dzisiaj jak sparowałeś z Michałem, to był taki luźniejszy sparring, tak? To był taka może nie zadaniówka, ale luźniejszy sparring. Natomiast jak cię obserwuję w tej gromdzie, to taka z mojej perspektywy taka popisowa akcja Wasyla Halicza, to takie zejście unikiem w lewo i taki lewy sierp, bo tym lewym sierpem tam chyba największe spustoszenie robisz. Tak, no lubię lewy sierp bić, bo to jest skuteczne i wchodzi. Dobra, a jak boksowałeś amatorsko, to ten lewy sierp to też ta akcja była, czy po prostu ta, wiadomo, że ta walka na gołe pięści to zupełnie coś innego niż boks olimpijski, a ten lewy sierp to jest twoja firmówka, czy tak wyszło w gromdzie? No tak, też moja taka firmówka, kiedyś na treningach dużo robiłem specjalny lewy sierp, stawałem tam worek, biłem, tylko lewy sierp, no żeby tak poprawić. Powiedz mi, jedziesz jutro się, znaczy ja się jutro wybieram, ty pojutrze na gromdę 4. Znasz już pewnie skład turniejowy. Tam masz kogoś, z kim chciałbyś się spotkać? No ja tak to nic do chłopaków nie mam, tak. Ale czy masz jakiegoś kumpla, który chciałbyś, żeby wygrał tą czwórkę, albo kogoś, komu chciałbyś skopać tyłek na przykład na piątce? Nie, no komu skopać tyłek to nie mam, tak ten, ja bardziej tak sportowa, ale no ten. No myślę, że tam za Dima, jak będzie walczyć, to myślę, że on może tam wygrać. Tak, ja się właśnie zastanawiam, czy mu tych kilogramów nie zabraknie. A może kilogramy, ale ma dobrą kondycję, doświadczenia, także coś tam wymyśli. To znaczy, wiesz co, tak się zastanawiam właśnie, bo on tego pierwszego rywala może zajechać, ale jak on przyjmie parę tych ciosów, to on może być pokieroszowany już mocno. No nie wiem, no nie ma co dużo też rozmawiać, bo to jest walka, tam możesz jeden cios dostać i koniec, ale zobaczymy.
ten boks na gołe pięści się bardzo różni od takiego normalnego boksu, bo tak się zastanawiam, czy każdy dobry bokser sprawdziłby się w takiej formule, a wiem, że niektórzy chłopcy to są tacy rozrabiacy, delikatnie mówiąc, ale też niektórzy, na przykład świetny bokser, czołówka światowa, Mateusz Masternak, który jest taki, który raczej nie, do zadymy się nie pali. I tak się zastanawiam, czy taki Mateusz Masternak też by sobie poradził na takiej gromdzie. Znaczy, to jest kapitalny zawodnik, on by tam wszystkich technicznie przewyższał, ale tak się zastanawiam, czy każdy dobry bokser byłby dobry na gromdzie. Myślę, że tak. Ogólnie boks to tak bardziej pod wszystko, to. No. Jak ktoś jest dobry bokser, to on bez rękawic też będzie dobrze walczy, to. Nawet dzisiaj z Piotrkiem Wilczewskim przez chwilę rozmawialiśmy, że ten poziom gromdy rośnie, że ten boks jest coraz inny, coraz taki bardziej techniczny na tej gromdzie. No tak, już widać, że tak. Na pierwszej gromdzie już bardziej takie byli chłopaki, jakie tam lubią po prostu się pobić. Później już tak bardziej sportowo weszło, to już tak, takie szachowania bardziej, no. Już tak coraz lepsza ta gromda się robi, to. Coraz ciekawiejsza. Ale za podwójną gardą nie staniesz na linach na gromdzie. O, nie, garda to w ogóle nie pomaga na gromdzie. Wasyl, powiedz mi, bo gdzieś zyskasz teraz na popularności, w ogóle czujesz, odczuwasz tą popularność teraz po tej gromdzie wygranej? No tak czuję, to. Nawet byłem, kiedy ten ostatnio wychodziłem normalnie z chaty i do mnie podszedł facet i mówi, gratuluję, że wygrałeś. To ja taki zdziwiony byłem. No dużo ludzi, to, dużo oglądało i ten. No czuję to, może. Słuchaj, ta gromda, tak mam wrażenie, że to będą fajne kariery, ale krótkie, bo jak ktoś ma twardą szczękę, to tam może ręka z kolei pójść. Gdzieś tam myślisz o powrocie do boksu takiego czystej postaci, jakiś boks zawodowy może? Tak, ja myślę w boksie zawodowym walczyć, albo w MB Promotion, albo na Team X-ie. Tam może te pieniądze już nie będą takie, jak bo tutaj 100 tysięcy do wygrania, ale no rzeczywiście fajnie byłoby cię zobaczyć też między linami jako boksera zawodowego. Zresztą Brodacz już się pojawił, tak? Tam nie do końca wyszło ten debiut, ale on też fajnie, też mi się podobał w sumie. Wasyl, dziękuję ci, życzę ci powodzenia. No chętnie cię zobaczę, czy to na gromdzie, czy to na ringu bokserskim. Dziękuję bardzo wszystkim. Do widzenia.